Cześć. Przenosimy się równo o 20 lat, do roku 2002. Z taśmy produkcyjnej zjeżdża ostatni Polonez. Premierę ma Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego, Alicja Janosz wygrywa pierwszą edycję Idola, a na rondzie De Gaulle'a w Warszawie staje słynna Palma. Zinedine Zidane zdobywa też jedną z najpiękniejszych bramek w historii futbolu, ale o tym za moment. Zaczynamy od wyjątkowo leniwego zimowego okna transferowego. Najwięcej Leeds płaci Liverpoolowi za ich wychowanka, Robiego Fowlera, który już nigdy nie nawiąże do najlepszych lat w barwach The Reds. Poza tym w Manchesterze United melduje się 22-letni blond włosy Urugwajczyk Diego Forlan, a do Liverpoolu trafia Milan Baroš. Podobnie jak 22-letni Nicola Anelka, dla którego The Reds są już czwartym klubem w karierze. Bohaterem hitowego transferu we francuskiej Ligue 1 jest z kolei Polak, Jacek Bąk, który za ponad 4 miliony euro po niemal 7 latach zamienia Lyon na Lyon. W sezonie 2001-2002 panowanie Manchesteru United w Premier League przerywa Arsenal, niesiony na plecach przez gole Thierry'ego Henry'ego, który z 24 trafieniami sięga po pierwszą koronę króla strzelców. Serie A Roma jest o krok od obrony mistrzostwa, ale przegrywa o zaledwie 1 punkt z Juventusem. Bianconeri mają też najlepszego strzelca ligi, Davida Trezeguet, który podobnie jak 35-letni Dario Hubner z Piacenzy trafia do siatki 24 razy. Po mistrzostwo Hiszpanii sięga natomiast Valencia, która finiszuje przed Deportivo La Coruña. Real i Barcelona zajmują dopiero kolejno trzecie i czwarte miejsce. Korona króla strzelców trafia do Diego Tristana z Deportivo. W Bundeslidze o majstra do ostatniej kolejki walczą Bayern Monachium, Bayer Leverkusen i Borussia Dortmund. Tytuł zgarniają ci ostatni, a najskuteczniejszym strzelcem zostaje ich napastnik Marcio Amoroso, który podobnie jak urodzony w Tarnowskich Górach Martin Max z Hansy Rostock ustrzela 18 trafień. Zaledwie jedno mniej notuje natomiast Michael Ballack, który jest przecież pomocnikiem. Puchar Niemiec drugi raz z rzędu zdobywa FC Schalke, w barwach którego podstawowymi zawodnikami są Tomasz Hajto i Tomasz Wałdoch. Ten drugi wznosi trofeum jako jego kapitan. We Francji po pierwsze w historii mistrzostwo sięga Lyon i jest to początek ich 8-letniego panowania. Na uwagę zasługuje historia Jacka Bąka, który może poszczycić się zdobyciem w jednym sezonie mistrzostwa i wicemistrzostwa Francji. Przed transferem do Lyon, które finiszowało drugie, zagrał jeden ligowy mecz w barwach mistrzowskiego Lyonu. Co do innych polskich akcentów, Wojciech Kowalczyk w barwach Anortozisu zostaje królem strzelców Ligi Cypryjskiej, a Artur Wichniarek drugi raz z rzędu zgarnia armatę dla najskuteczniejszego napastnika drugiej Bundesligi. W Polsce na tron po 7 latach posuchy wraca Legia Warszawa, ale zdecydowanie najlepszym strzelcem ekstraklasy z 21 golami zostaje Maciej Żurawski. Drugi Grzegorz Rasiak z Groklinu zbiera aż o 7 trafień mniej. Ligę Mistrzów po pamiętnym golu Zinedina Zidana w finale z Bayerem Leverkusen zdobywa Real Madryt. Po Puchar UEFA sięga z kolei Feyenoord Rotterdam z Zebim Smolarkiem i Tomaszem Rzącą. Ten pierwszy nie zagrał w finale z powodu poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilkanaście miesięcy. Zostają oni pierwszymi polskimi zawodnikami, którzy wygrali europejskie rozgrywki od czasów Andrzeja Buncola w 1988 roku, kiedy ten występował w niemieckim Bayerze Leverkusen. Mistrzostwa Świata w 2002 roku wygrywają Brazylijczycy, niesieni przez wyczyny Rivaldo, Ronaldinho i przede wszystkim Ronaldo, który zgarnia tytuł króla strzelców imprezy. W spektakularny sposób przekręceni przez sędziów zostają z kolei Włosi i Hiszpanie przedwcześnie, odpadając z turnieju. Powietrze z napompowanej do granic możliwości reprezentacji Polski, która jechała po medal, już w fazie grupowej spuszczają Koreańczycy i Portugalczycy. Wygrywamy tylko w meczu o honor ze Stanami Zjednoczonymi. Do dziś trwa spór, czy gorszy występ na mundialu w 2002 roku zaliczyli nasi piłkarze, czy jednak Edyta Górniak.
Po Mundialu nadchodzi czas na szalone okno transferowe. Kolejnym Galactico po Zidanie i Figo zostaje Ronaldo. Jego następcą Inter mianuje Hernana Crespo, który na San Siro przenosi się z Lazio. Za kwotę jeszcze większą Rio Ferdinand zmienia Leeds United na Manchester United. W Sewilli melduje się 19-letni Dani Alves, a do Barcelony z Boca Juniors trafia 24-letni Juan Román Riquelme. Z Camp Nou ewakuuje się z kolei świeżo upieczony mistrz świata, Rivaldo, podpisując kontrakt z AC Milan. Do Rossoneri latem 2002 roku dołączają jeszcze Alessandro Nesta z Lazio i Clarence Seedorf z Interu. Najgłośniejszym transferem w Bundeslidze są z kolei przenosiny Michaela Balaka, który zamienia Bayer na Bayern. Największym polskim transferem tamtego lata jest ten Michała Żewłakowa z Excelsioru Moskwy do Anderlechtu Bruksela. W 2002 roku pierwsze kroki w barwach Sportingu zalicza 17-letni Cristiano Ronaldo. W Barcelonie debiutują Andres Iniesta i Victor Valdes, a w Bayernie młodzi Bastian Schweinsteiger i Philipp Lahm. W 2002 roku złota piłka ląduje oczywiście w rękach Ronaldo, a kolejne miejsca na podium zajmują Roberto Carlos i Oliver Kahn. Piłkarzem roku w Polsce zostaje z kolei Maciej Żurawski, odkryciem Andrzej Niedzielan, a trenerem roku Henryk Kasperczak. Nic dziwnego, skoro jego Wisła Kraków sieje postrach na europejskich boiskach, eliminując gigantów Parmę i Schalke. To już wszystko. Podobało się? Zostaw łapkę w górę i suba. Jeśli chcesz poobstawiać mecze, wpadnij na stronę naszego sponsora, legalnego bookmachera NobleBet. Link do bonusu na start w pierwszym komentarzu. Dzięki za uwagę i do następnego razu.